Dzień dobry, bardzo witamy Państwa na konferencji prasowej. Cieszymy się, że znaleźliście dla nas czas, zarówno ci Państwo, którzy są z nami osobiście, a także ci, którzy oglądają nas w internecie, na naszej stronie internetowej, tudzież fanpage'u na Facebooku Kocham Tomaszow. Dzisiejsza konferencja dotyczy porozumienia kolejnego, które podpisuje Starostwo i Urząd Miasta. W konferencji biorą oczywiście prezydent Tomaszowa Marcin Witko oraz starosta powiatu tomaszowskiego Mirosław Kukliński. Oddaję głos prezydentowi. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej. Mamy dla Państwa, myślę, dobrą wiadomość. Może to jeszcze troszkę zostało do gwiazdki, ale niech to będzie też naszym prezentem dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Proszę Państwa, Tomaszów Mazowiecki ma szansę, niebywałą szansę na to, żeby w tej kadencji, w czasie tych 4 lat, wydać więcej pieniędzy na budowę nowych dróg, odbudowę starych dróg, niż przez całe ostatnie 25 lat. I między innymi temu służą dobre kontakty, temu służy współpraca pomiędzy samorządem miejskim a samorządem powiatu, temu służy współpraca pomiędzy samorządem miejskim, samorządem powiatowym, a samorządem województwa i mam nadzieję, że temu będzie służyła również współpraca naszych samorządów z instytucjami centralnymi. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa, żeby przedstawić Państwu treść porozumienia zawartego, które za chwilę będzie podpisane pomiędzy przedstawicielem starostwa i przedstawicielem miasta, a dotyczyć będzie ono wspólnych inwestycji w infrastrukturę drogową w Tomaszowie Mazowieckim. I o tym pan starosta. Dzień dobry Państwu. Tytułem uzupełnienia, może, bo prezydent zaczął o gwiazdce i o jakimś tam prezencie. Ja chcę powiedzieć, że tym prezentem ma być właśnie wspólna współpraca dwóch samorządów. Tak się złożyło w mojej historii życia, że już byłem samorządowcem i odpowiadałem za miasto i wiem, jak bardzo miasto ucierpiało na tym, gdy nie było porozumienia dwóch samorządów. Trudno było domówić się staroście z prezydentem, czy odwrotnie raczej. I tak naprawdę no, niewiele dało się zrobić. Przez ostatnią kadencję było troszeczkę lepiej, ale niewiele lepiej. I my chcielibyśmy pokazać, że można razem podejmować zadania i to potężne zadania inwestycyjne, które są na wiele, nawet dziesiątków milionów złotych, a to powinno się przełożyć na wymierny efekt zdecydowanej poprawy jakości naszych tomaszowskich dróg, nie tylko miejskich, bo tu będziemy mówili tylko o miejskich, ale znaczy może nie miejskich, ale w mieście, ale także dróg powiatowych. Drodzy Państwo, myślę, że ten prognostyk, który rok temu tutaj żeśmy pokazywali, podpisując pierwsze porozumienie, zaowocował no, 3 ulicami i to dość ważnymi. Mówię tu o ulicy Halera, Zawadzkiej i Berka Joselewicza, gdzie jeszcze doszła ulica również Chopina, która no, była pewną kontynuacją, ale tak naprawdę rozpoczynaliśmy ją w tej kadencji. Więc to pokazuje, że już ten rok dał wymierne efekty. Na rok następny zaplanowaliśmy dużo i to naprawdę dużo więcej. Te pieniądze nie będą pochodziły tylko i wyłącznie z naszych budżetów, ale oczywiście będziemy korzystali ze wsparcia programu rządowego. I myślę, że nie tylko, bo również postaramy się zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. A więc tak naprawdę nie wiem, panie prezydencie, czy mogę podać tą ogólną kwotę, którą przeznaczyliśmy na nasze miasto. Otóż, szanowni państwo, planujemy w przyszłym roku wydać na nasze ulice w mieście ponad 18 milionów złotych. Nigdy taka kwota nie pojawiła się w skali jednego roku, jeśli chodzi o miasto Tomaszów Mazowiecki. Tak jak zaznaczyłem, to będą środki pochodzące z programu rządowego, z programu regionalnego, ale gro tych pieniędzy tak naprawdę będzie pochodziło również z naszych budżetów, czyli krótko mówiąc, ja wspomagam prezydenta w finansowaniu jego dróg miejskich, prezydent wspomaga mnie w finansowaniu naszych dróg powiatowych przebiegających przez nasze miasto. To tak naprawdę bardzo ogólnie, sądzę, poprosimy o pytania, bo państwo dziennikarze tutaj dopytają być może o szczegóły.
albo o to, co nam się wydaje mniej optymistyczne, a rodzi jakieś tam wątpliwości. Chętnie na te pytania odpowiemy, więc może, nie wiem, oddamy głos, proszę pytać. Na tym etapie pytania. Dobrze, czy są jakieś pytania w takim razie? Czy Państwo mają jakieś pytania? Mikrofon przekażemy. Agata Sieńka, Strefa FM. Pytanie, jakich konkretnie dróg będzie dotyczyło to porozumienie, które dzisiaj Państwo podpisują? To porozumienie dotyczy przede wszystkim dróg powiatowych i są to droga, tak naprawdę największa droga powiatowa, to jest ulica Oskara Lange, na którą przeznaczyliśmy prawie 6,5 miliona złotych. Ulica ta ma być finansowana z programu rządowego, wsparcia prezydenta miasta, no i oczywiście z naszych środków powiatowych. My natomiast również uzyskaliśmy bardzo wysoką punktację i znaleźliśmy się wysoko na liście tych projektów z ulicą Słowackiego i przyległymi ulicami Grunwaldzką, Krzyżową. I tutaj powiat również wspiera tą naszą inwestycję, dokłada do naszej inwestycji po to, żeby faktycznie mieszkańcy mieli większy komfort z życia w Tomaszowie Mazowieckim. Ale oczywiście to nie tylko ta ulica Oskara Lange, bo również ulica Barlickiego, którą zamierzamy zrealizować przy wsparciu środków prywatnego inwestora, który będzie budował galerię, czy już zaczął budować galerię Tomaszów, oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie złożyliśmy wniosek i czekamy na dofinansowanie. To jest druga bardzo ważna ulica, bo ona, łącząc się z ulicą Orzeszkową, tak naprawdę jest ulicą również wjazdową do miasta, nawet bym powiedział jedną z główniejszych dróg wjazdowych do miasta, bo wiadomo, że to jest ten węzeł centralny z S8, który zjeżdża i wjeżdża do miasta. Mamy oczywiście na następne lata plany z prezydentem, aby ulicę Orzeszkową dalej przedłużyć jako ulicę dwukierunkową o dwóch pasach ruchu. To jeszcze nie uda się w tym roku nadchodzącym, ale myślę w latach następnych jest to bardzo realne do zrealizowania. Jest to rondo w ulicy Farbiarskiej, na przedłużeniu ulicy Farbiarskiej, na skrzyżowaniu z ulicą Legionów. Samo rondo to jest 1,5 miliona złotych. Państwo wiedzą, z rynku naszego Tomaszowskiego wyjechać w dni targowe czy w sobotę, to jest po prostu koszmar. Nie da się skręcić w lewo, bo tak bardzo obciążona jest ulica Legionów, więc konieczną rzeczą jest wybudowanie tego ronda. I to są te takie, no, o znaczącym udziale środków, główne ciągi komunikacyjne, które chcemy zrealizować. Mamy zamiar również, my już jako powiat, tego nie ma w porozumieniu, ale mimo wszystko sądzę, że to chyba się uda jeszcze w roku następnym zrealizować, przedłużenie ulicy Mostowej, która byłaby tak pięknie, łączyłaby dopiero co odnowioną ulicę Halera z tym wiaduktem nad S8, bo to też jest ulica wjazdowa dzisiaj do Tomaszowa Mazowieckiego, nawet bardziej wykorzystywana niż ulica Ujezdzka. To może tyle z tych głównych. Proszę Państwa, samorząd gminy, samorząd powiatu, w ogóle samorząd ma jedno najważniejsze zadanie. Otóż musi zabezpieczać zbiorowe potrzeby mieszkańców i tak się składa, że najważniejsze ciągi komunikacyjne w naszym mieście to są drogi powiatowe, stąd też i taki znaczący udział miasta, gminy Tomaszów Mazowiecki w tym, żeby mieszkańcy Tomaszowa, ale również mieszkańcy okolicznych gmin, którzy przyjeżdżają do Tomaszowa, chociażby uczniowie codziennie do szkół średnich, chociażby właśnie mieszkańcy gmin na zakupy, czy po to, żeby prowadzić swoją działalność, handlować na naszym targowisku. Po to robimy to, żeby wszystkim nam żyło się lepiej, żebyśmy mogli komfortowo po tych drogach jeździć, żeby nasze samochody również mniej się psuły, żebyśmy mniej, rzadziej musieli odstawiać samochody do naprawy, aby remontować zawieszenie, samochody, ale również autobusy miejskie, które też najczęściej jeżdżą tymi właśnie ulicami i najczęstsza awaria w autobusach to jest właśnie awaria zawieszenia. Także postawiliśmy sobie jako główny cel naprawę, przebudowę, poprawę jakości naszych tomaszowskich dróg i będziemy starali się to kontynuować w kolejnych latach.
Mariusz Strzępek, nasz Tomaszów PL z tej strony. Ja chciałem zapytać o harmonogram prac, dlatego że ulice, o których tutaj mówimy, ich równoczesny remont może spowodować, że cały ruch komunikacyjny zostanie skanalizowany ulicą Graniczną, a wszyscy wiemy, jaka ta ulica jest i że ona nie bardzo jest dostosowana do takiego dużego natężenia ruchu. Czy będziemy równocześnie robić ulicę Oskara Lange z ulicami Słowackiego i tymi przyległymi? Jeśli chodzi o harmonogram prac, to tak naprawdę jeśli on na papierze jeszcze nie powstał, ale czekaliśmy, jak Państwo wiedzą, bo dopiero w ubiegłym tygodniu, czy nieco wcześniej, została opublikowana lista rankingowa dofinansowania z programu rządowego. My jako miasto, jako powiat i miasto, znaczy jako powiat szczególnie, jesteśmy tutaj na pierwszej pozycji tej listy rankingowej, a więc natychmiast po uchwaleniu budżetu i na początku przyszłego roku rozpisujemy przetarg na wykonanie tej ulicy, bo ta ulica pochłonie najwięcej środków i ona chcemy, żeby była jak najszybciej zakończona. I to jest jak gdyby zadanie numer jeden. Na pewno poczekamy z budową ronda w ulicy Legionów, właśnie, że tą ulicą Legionów niestety idzie ruch objazdowy ze względu na modernizację i przebudowę ulicy Warszawskiej, więc nie możemy rozpocząć od razu na raz. Było wystąpienie pani dyrektor z jednej ze szkół chcącej przywrócić ruch jednokierunkowy na ulicy Stolarskiej. Niestety nie mogliśmy się na to zgodzić z uwagi właśnie na ulice objazdowe i planowany remont w ulicach miejskich, ale to może prezydent powie. Możemy zapewnić tylko tyle, że jesteśmy w stałym i ścisłym kontakcie i postaramy się tak dopracować harmonogram prac, żeby no było to najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale pamiętajmy, ja tak się trochę wzoruję na Łodzi, zresztą w Łodzi 8 lat ostatnio pracowałem, wiem jakie potężne, uciążliwe były warunki komunikacji przez ostatnie 3 lata w Łodzi, jednak mieszkańcy to zrozumieli. My nie spodziewamy się aż takich korków, jak były w Łodzi, no niemniej jednak z jakimiś utrudnieniami liczyć się musimy jako mieszkańcy. No i trudno, no chcemy, żeby było lepiej, to najpierw trzeba troszeczkę przecierpieć tego, co będzie gorzej. Nie wiem, czy prezydencie. Jeśli chodzi o odpowiedź, uzupełnienie odpowiedzi na pytanie pana redaktora, myślimy, że no niestety będzie trzeba bardziej uaktywnić w komunikacji ulicę Wierzbową, żeby odciążyć też ulicę Graniczną, która jest niejako jedyną ulicą równoległą. Tak, tak, wiem, są tam elementy spowalniające ruch i będą one musiały być na ten czas zdemontowane. Tak jak już tu się nieraz w Tomaszowie działo, że te elementy są demontowane po to, żeby chociażby autobusy komunikacji miejskiej mogły tamtędy przejechać. Wiemy o tym, że ulica Graniczna nie będzie w stanie udźwignąć całego obciążenia komunikacyjnego związanego z wykluczeniem tego ruchu na ulicy Oskara. Myślę, że będzie wszystko dobrze i mimo wszystko Tomaszów Mazowiecki nie jest aż tak olbrzymią aglomeracją, chociaż wszyscy pewno życzylibyśmy sobie, żeby się powiększał i żeby do miana aglomeracji zbliżał się albo sięgał. I te utrudnienia będą, natomiast też nie spodziewam się, żeby to były utrudnienia w postaci korków dwugodzinnych czy trzygodzinnych, jak to miało miejsce czasami w Łodzi. Przemieszczenie się na odcinku 5 kilometrów zajmowało bardzo często 1,5 albo 2 godziny. Myślę, że to w Tomaszowie nie jest możliwe. Poza tym będziemy zachęcać tomaszowian, żeby w tym okresie letnim, jak już zacznie się okres letni, przesiedli się. My też, nie wiem jak pan starosta, ale ja też się przesiądę na rower i będę przemierzał ulicę Tomaszowa na rowerze, który no, jest, powiedziałbym, bardzo charakterystycznym instrumentem rekreacyjnym i sportowym w Tomaszowie Mazowieckim, bo chciałbym powiedzieć, że jesteśmy liderem w sprzedaży rowerów w Polsce, ale o rowerach to będziemy mówić przy najbliższej okazji, bo planujemy dla amatorów tego sposobu rekreacji niesamowitą gratkę w kwietniu. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie etap pytań zamykamy. Możemy przejść do podpisania porozumienia przez prezydenta i starostę.
jedno porozumienie zostanie w mieście, drugie wędruje do starostwa. Dodam, Państwa zachęcam do przeczytania tego tekstu porozumienia, bo ono jest zwięzłe, ale też podaje pewne uzasadnienie, dlaczego i co robimy. Jedno zostawimy, będzie można sobie zrobić zdjęcie, obejrzeć.